Ślązacy znów przemaszerują przez Katowice. W najbliższą sobotę odbędzie się największa w kraju manifestacja w obronie śląskiej tożsamości. Regionaliści co roku upominają się o oficjalne uznanie mniejszości oraz języka czy większy nacisk na samorządność. Fatima Orlińska. Organizatorzy Marszu Autonomii już po raz 17 chcą manifestować swoją śląskość. Od lat walczą o uznanie swojej grupy społecznej za narodowość, a języka śląskiego za regionalny. Się dużo o Śląsku godo i co jest takie pozytywne, że tak jakieś godali na przykład gwara, już nie godają gwara, godają język śląski, co godają zewnątrz, nawet Polocy, godają ja, Ślązocy, sami już uznawają, chociaż nie mamy tych rechtów, ale przez ten nasz arbeit taki, co my zrobili, jakby powiedział od Zola, są my rozpoznawani, są my uważani personalnie, ludzie nam godają, no wam się to należy. Dodatkową motywacją dla uczestników i organizatorów marszu są opublikowane w tym roku wyniki spisu powszechnego z 2021 roku. Ponad 500 000 osób deklarujących przynależność do śląskiej narodowości utwierdza w przekonaniu jej przedstawicieli, że warto podejmować inicjatywy, które zaznaczają obecność Ślązaków. Ten wynik był bardzo dobry. W trudnych czasach pandemii, gdzie nie było łatwo dotrzeć do wszystkich Ślązaków i Ślązaczek, udało się zebrać ponad 500 tysięcy osób deklarujących śląską tożsamość i język śląski. Mam poczucie, że ta sprawa kulo się do przodku. Właśnie te akcje, które robię też w Parlamencie Europejskim, wystawianie spektakli w języku śląskim, czy to właśnie mianują Miechanka w Brukseli, czy dalsze inne plany, które mam w tej sprawie, myślę, że idą w dobrą stronę, bo no ta sprawa śląska na pewno przedostała się do tego politycznego mainstreamu i o uznaniu języka śląskiego mówią praktycznie już wszystkie partie opozycyjne w Polsce. Marsz Autonomii wyruszy punktualnie o godzinie 12 z Placu Wolności w Katowicach.